Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj postanowiłam zrobić dla Was taką miseczkę. Wykonałam ją z kordonka Aria 5. Pracowałam szydełkiem 1,5 mm i średnica jej to 15 cm. Jest ona usztywniona, także można ją postawić. Można do niej włożyć owoce. Wydaje mi się, że może być fajną ozdobą naszego stołu, zwłaszcza wielkanocnego. Jeśli Wam się podoba taka miseczka, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. W najbliższym czasie jeszcze planuję zrobić dla niej talerzyk z tego samego wzoru, żeby był taki fajny komplet, ale to już zapraszam na kolejny tutorial. Robótkę rozpoczynam od pętelki. Teraz robię 10 oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz będę pracowała na tym kółeczku i będę robiła pary słupków, które będą oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Jeszcze jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka. I następna para, czyli dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Mam tutaj cztery pary, a muszę mieć 8. Okrążenie zamykam, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Przechodzę do drugiego okrążenia. Trzy oczka łańcuszka jako słupek. Przechodzę na drugi słupek i tutaj robię dwa słupki. Pierwszy, jeszcze raz wbijam się w to samo miejsce i drugi. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na kolejne słupki. Na pierwszym słupku dwa słupki. Pierwszy i drugi. Przechodzę na drugi słupek i dwa słupki. Pierwszy. Wbijam się w to samo miejsce i robię drugi słupek. Dwa oczka łańcuszka. Na kolejnym słupku dwa słupki. I przechodzę na następny słupek, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka. I tak całe okrążenie. I teraz jestem już na końcu tego okrążenia. Zrobiłam cztery słupki, robię dwa oczka łańcuszka. Ale tutaj na tym pierwszym słupku robiłam tylko jeden słupek, a muszę mieć na każdym słupku po dwa słupki. Tutaj robiłam właśnie trzy oczka łańcuszka, które zastępowało ten słupek, czyli jeszcze raz wbijam się w to samo miejsce tutaj. Robię słupek i teraz wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, oczko ścisłe.
Teraz przechodzę oczkiem ścisłym na ten drugi słupek. I robię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Na drugim słupku robię słupek. Na tym ostatnim, trzecim, dwa słupki. Pierwszy. I drugi. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na kolejny motyw. Na pierwszym słupku robię dwa słupki. Pierwszy i jeszcze raz na tym samym słupku drugi słupek. Na drugim słupku jeden słupek. Na trzecim słupku jeden słupek. I na tym ostatnim, czwartym, znów dwa słupki. Pierwszy. I drugi. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na kolejny motyw. Na pierwszym słupku dwa słupki. Pierwszy i drugi. Na drugim słupku jeden słupek. Na trzecim jeden, a na czwartym dwa słupki. I tak całe okrążenie. To okrążenie kończę w ten sposób, że tutaj zrobiłam cały pełny motyw, dwa oczka łańcuszka i przechodzę na ten pierwszy słupek, bo na tym pierwszym słupku jeszcze nic nie robiłam. Przypominam, że rozpoczynałam od drugiego słupka, zrobiłam jeden słupek, na kolejnym jeden słupek, a na ostatnim dwa słupki. I tak jak w poprzednich tych motywach, na pierwszym słupku tutaj, na tym, na którym jeszcze nic nie mam, muszę wykonać dwa słupki. Pierwszy i drugi. I teraz dopiero zamykam to okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Tutaj troszeczkę inaczej kończymy, bo rozpoczynam od połowy motywu. Przechodzę do czwartego motywu i tak jak poprzednio, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupek. I na ostatnim słupku słupek. Tutaj będę robiła po 6 słupków, które będą oddzielone trzema oczkami łańcuszka. Czyli teraz robię 3 oczka łańcuszka i na każdym słupku słupek. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Szósty i trzy oczka łańcuszka. I przechodzę na kolejny motyw. Na każdym słupku po jednym słupku, czyli 6 słupków.
i trzy oczka łańcuszka. I tutaj jeszcze muszę zrobić drugą połowę tego mojego motywu, czyli trzy oczka łańcuszka i na pierwszym słupku robię słupek. Na drugim słupku słupek. Tutaj już mam cztery słupki, czyli tak jak w poprzednich motywach po sześć słupków mam wszędzie. I teraz zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko, robię oczko ścisłe. I teraz znów na tym trzecim słupku robię słupek, czyli trzy oczka łańcuszka jako słupek. Na kolejnym słupku robię słupek. Na tych dwóch ostatnich zrobię słupek, zrobię dwa słupki, które będą łączone górą. Czyli wbijam się w pierwszy słupek, przeciągam nitkę, przerabiam przez dwie nitki zostawiam na szydełku. Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w ostatni słupek, przeciągam nitkę, przerabiam przez dwie nitki i przez trzy. Cztery oczka łańcuszka. Na tym łańcuszku robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Przechodzę na kolejny motyw. Na dwóch pierwszych słupkach robię dwa słupki, które będą łączone górą. Wbijam się w pierwszy słupek, przerabiam pierwszy słupek do połowy. Dwie nitki zostawiam na szydełku. Wbijam się w drugi słupek, przerabiam przez dwie nitki, mam trzy nitki na szydełku i przez wszystkie. Na trzecim słupku słupek. Na czwartym słupku słupek. I na tych dwóch ostatnich znów zrobię dwa słupki, które będą łączone górą. Przerabiam przez dwie nitki zostawiam na szydełku. Wbijam się w ostatni słupek, przerabiam przez dwie nitki i przez wszystko. Cztery oczka łańcuszka, pół słupek i cztery oczka łańcuszka. I znów na tych dwóch pierwszych słupkach robię dwa słupki łączone górą. Wbijam się w drugi, przerabiam przez dwie i przez wszystko. Na trzecim słupku słupek. Na czwartym słupku słupek. I na piątym i szóstym słupki łączone górą. Przez dwie nitki. Przez dwie i przez wszystko. Cztery oczka łańcuszka. Pół słupek i cztery oczka łańcuszka. I tak całe okrążenie. I zrobiłam tutaj jeszcze cztery oczka łańcuszka. I muszę zrobić drugą część tego motywu. Czyli robię dwa słupki łączone górą. Na pierwszym słupku jeden, na drugim słupku drugi łączony górą. Wbijam się w trzecie oczko i oczko ścisłe. Przechodzę do piątego okrążenia. Robię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie wbijam się w drugi słupek. I robię słupek do połowy przez dwie nitki. Tutaj mam następnie dwa słupki łączone w górę.
Wbijam się, połączenie tych słupków i przerabiam przez dwie nitki i przez wszystko. Pięć oczek łańcuszka. I znów przechodzę na kolejny motyw. Tutaj mam dwa słupki, które były łączone górą. Wbijam się w ten pierwszy słupek. Tutaj, właściwie w to połączenie tych słupków i przerabiam słupek do połowy. Następnie wbijam się w drugi słupek, przerabiam do połowy. W trzeci słupek przerabiam do połowy. I jeszcze tutaj mam te dwa słupki łączone górą, wierzchołek tych słupków, wbijam się, przerabiam przez dwie nitki do połowy i przez wszystko. Pięć oczek łańcuszka. I przechodzę do kolejnego motywu. Tutaj mam wierzchołek tych dwóch słupków włączonych górą. Wbijam się, przerabiam pierwszy słupek do połowy. Na drugim słupku wbijam się, przerabiam do połowy. Na trzecim przerabiam do połowy. I tutaj mam znów wierzchołek tych dwóch słupków, czyli robię czwarty słupek do połowy przez dwie i przez wszystkie. I pięć oczek łańcuszka. I tak będzie wyglądało to okrążenie. Zamykam to okrążenie, wbijam się w ten wierzchołek słupków włączonych górą. Robię tutaj jeszcze jeden słupek. Teraz wbijam się w wierzchołek tych słupków, robię oczko ścisłe. I tak to teraz wygląda. Przechodzę oczkami ścisłymi na łańcuszek, na środek tego łańcuszka. I robię 5 oczek łańcuszka. Przechodzę pod kolejny łańcuszek i półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Pod łańcuszek i półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Łapię łańcuszek i robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka. I tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w to pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. I tak to teraz wygląda. Znów przechodzę oczkami ścisłymi na środek tego łańcuszka i robię teraz, oczko łańcuszka zrobiłam jako półsłupek, to jest właśnie to, i jeszcze 6 oczek łańcuszka. Przechodzę na łańcuszek i robię półsłupek. 6 oczek łańcuszka. Pod łańcuszek i na tym łańcuszku półsłupek. 6 oczek łańcuszka. I półsłupek. 6 oczek łańcuszka. Półsłupek. 6 oczek łańcuszka.
i półsłupek. I tak całe okrążenie.